Geoedukacja. Geoedukacja. Kręgi kulturowe. Kultura jest to pojęcie bardzo wieloznaczne. Mówiąc o kulturze, mamy na myśli przynajmniej jej dwa aspekty. Pierwszy z nich to będzie kultura niematerialna, którą rozumiemy jako wszelkiego rodzaju tradycje, praktyki, wiedza, ale również idee i wartości, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie, na przykład w ustnych przekazach. Kultura materialna natomiast będzie dotyczyć fizycznie istniejących rzeczy, a więc wytworów działalności człowieka. Będą to na przykład przedmioty sztuki, takie jak obrazy, ale również to mogą być przedmioty użytkowe, czy też przedmioty życia codziennego, ale w bardzo konkretny sposób związane z daną kulturą. Mówiąc jeszcze prościej, kultura jest to sposób życia. Żyjąc w danej części świata, znajdujemy się pod wpływem dominującej kultury na tym obszarze, bo kształtuje nas język, religia, tradycje, również nawyki żywieniowe, dostępna technologia i cała masa innych rzeczy, z których wpływu zapewne nawet nie zdajemy sobie sprawy. Większość kultur oczywiście zdecydowanie różni się od siebie, nawet w takich częściach świata jak chociażby Europa. Jadąc do innego kraju, spotkamy się już z innymi wytworami kultury materialnej. Inne dzieła sztuki będą tam uznawane za wybitne niż u nas. Będą inne sposoby żywienia, inna religia, inna tradycja. Natomiast kulturę możemy jednak próbować sobie pogrupować. Kultura będzie wpływać także na nasze zachowania. Z jednej strony mamy kraje, które są nastawione na wspólne dobro. Tam, gdzie priorytetem jest współpraca, ważniejszą rolę odgrywa dobro ogółu niż dobro poszczególnych jednostek. Przykładem takich krajów będą kraje Dalekiego Wschodu, a więc Chiny, Japonia, generalnie południowo-wschodnia Azja. W krajach, które nazywamy zachodnimi, a więc będzie to Europa i Stany Zjednoczone, tutaj będzie o wiele większe nastawienie na jednostkę i na dobro tej jednostki. A więc częściej indywidualny sukces będzie ważniejszy niż sukces ogółu. To nastawienie na jednostkę też na przykład właśnie w naszej części świata będzie się przejawiać swobodą ubioru, podczas gdy w Japonii czy w Chinach mundurki na przykład w szkołach są na porządku dziennym. Tam ta manifestacja swojej indywidualności nie jest aż tak istotna według mieszkańców tamtej części świata. Mamy również kultury, które są bardzo emocjonalne. I do takich kultur możemy zaliczyć kraje znajdujące się na południu Europy czy kraje z Ameryki Łacińskiej, które cechują się bardzo żywą gestykulacją, bardzo dużą otwartością, ale również przejawianiem emocji. Mówiąc o kręgach kulturowych, czy też kręgach cywilizacyjnych, możemy wyróżnić 9 takich obszarów. Pierwszy z nich, ten, w którym my się znajdujemy, będzie to cywilizacja zachodnia. Jej główne cechy to będzie duża wolność jednostek, swoboda wyrażania poglądów, rządy prawa i to są te rzeczy, które są dla nas bardzo istotne. Generalnie wolność, przejawiająca się w bardzo różny sposób. Krąg kultury zachodniej cechuje się także pragnieniem sukcesu, a przez to również dążeniem do ciągłego rozwoju, co powoduje, że właśnie ta część świata jest bardzo wysoko rozwinięta. Zdecydowana większość osób zamieszkujących obszar kręgu kultury zachodniej wyznaje chrześcijaństwo. Za obszary należące do kręgu kultury zachodniej poza Europą, Stanami Zjednoczonymi i Kanadą zaliczamy jeszcze Australię, Nową Zelandię,
Filipiny i Papuę Nową Gwineę. Drugi krąg kulturowy, krąg kultury prawosławnej, wywodzi się z Bizancjum. Tutaj dominującą religią będzie prawosławie i jednym z elementów, który odróżnia ten krąg od kręgu zachodniego, bo przecież prawosławie to też jest religia chrześcijańska, jest alfabet. Na obszarze kręgu kultury prawosławnej funkcjonuje cyrylica. Ze względu na to, że kościoły prawosławne są kościołami autokefalicznymi, a więc każdy kościół jest kościołem narodowym, dlatego na tym obszarze obserwujemy duże powiązanie działalności państwa oraz władz kościelnych. Generalnie te obszary będą się cechować silniejszą władzą, mającą większy wpływ na podporządkowanie obywateli, no i wpływ na sytuację, jaka dzieje się w państwie. Krąg kulturowy islamski powstał w oparciu o religię muzułmańską i język arabski. Krąg islamski będzie się cechował przede wszystkim znacznie mniejszą wolnością religijną, ale także gospodarczą i osobistą, co jest szczególnie widoczne w przypadku kobiet. Sfera religijna i świecka są tam ściśle ze sobą powiązane, w taki sposób, że prawo krajów znajdujących się w tym kręgu kulturowym wynika bezpośrednio z Koranu, a więc jest to tak zwane prawo szariatu. Krąg islamski występuje głównie w arabskich krajach Afryki, a więc szczególnie w północnej części tego kontynentu, również na Bliskim Wschodzie, no i jeszcze Indonezję możemy tutaj zaliczyć. Krąg afrykański będzie chyba najbardziej zróżnicowanym obszarem kulturowym. Bardzo silnie został ukształtowany w wyniku kolonializmu, gdzie praktyki religijne Europejczyków ponakładały się na wierzenia lokalne. Podobnie miało to miejsce z językami. W północnej części tego obszaru, a więc w środkowej części Afryki, szczególnie silnie z miejscowymi wierzeniami przenika się także chrześcijaństwo i islam. Szczególnie ciekawym przykładem wpływu mieszania się kultur na tym obszarze jest powstanie języka Afrikaans, o którym wspominałem przy okazji lekcji o językach. Charakterystyczne dla kręgu kultury afrykańskiej jest niski poziom rozwoju gospodarczego, w którym dominuje rolnictwo tradycyjne. No i ten niski poziom rozwoju, pamiętamy, wynika z bardzo długotrwałego wykorzystywania tych obszarów w wyniku kolonizacji. Cechy tego kręgu to będą także bardzo silne więzi plemienne. Państwa powstały tam stosunkowo niedawno i więzi plemienne odgrywają o wiele większą rolę niż poczucie wspólnoty narodowej. To także w tym kręgu będzie jedno z najsilniejszych przywiązań do tradycji i lokalnych wierzeń. No i tutaj także będzie w największym stopniu zauważalne życie w zgodzie z naturą, no bo ten rozwój poszczególnych plemion, poszczególnych obszarów jest bardzo ściśle właśnie powiązany ze środowiskiem przyrodniczym. Krąg hinduski skupia się przede wszystkim w Indiach, ponieważ to właśnie w tym kraju występuje hinduizm, który jest głównym spoiwem tego kręgu. To, co jest charakterystyczne dla kręgu hinduskiego, to są przede wszystkim kasty, które już odgrywają mniejszą rolę, ale w dalszym ciągu wpływają negatywnie na rozwój gospodarczy całego kraju. Podobnie jak w kręgu islamskim, rola kobiet także w kręgu hinduskim jest znacznie ograniczona, a celem życia jest zdobywanie kolejnych zasług, dzięki którym mamy szansę na odrodzenie się w następnym wcieleniu w wyższej kaście. System kastowy w kręgu hinduskim wpływa także na bardzo duże nierówności społeczne, a samo tkwienie i przekonanie o niemożliwości wyjścia poza swoją kastę znacznie ogranicza możliwości zmniejszenia tych nierówności społecznych. Kolejny krąg kulturowy, a więc krąg chiński, pomimo tego, że nie zajmuje największego obszaru, to jednak jest najliczniejszym kręgiem kulturowym
jeżeli chodzi o liczbę osób zamieszkujących dany obszar. System wartości w tym kręgu opiera się o konfucjonizm. Jest to system filozoficzny, który utworzył Konfucjusz. Stąd bezpośrednie będzie przełożenie tego kręgu na zachowanie. Stąd będziemy widzieć bezpośrednie przełożenie zasad ustanowionych przez Konfucjusza na osoby i na ich sposób życia w tym społeczeństwie. Będzie to się przejawiać przede wszystkim szacunkiem do tradycji oraz posłuszeństwem wobec władzy. Duży wpływ konfucjonizmu widzimy w kwestii gospodarczej. Z jednej strony jest to duża skłonność do poświęceń. Dzięki temu ludzie pracujący w fabrykach potrafią pracować bardzo ciężko i akceptują swoją rolę. No i z drugiej strony to posłuszeństwo wobec władzy powoduje, że nie dochodzi tam do żadnych protestów, nie mówiąc już o przewrotach. Pomimo rządzącej tam partii komunistycznej, która wielokrotnie docierają do nas informacje o łamaniu praw człowieka. Pomimo tego, że Japonia znajduje się bardzo blisko Chin, to jednak osobno wyróżniamy krąg kultury japońskiej. Najważniejszą narodową religią w Japonii jest shintoizm, natomiast w przypadku zarówno Japonii, jak i Korei, bo oba te kraje należą do kręgu kultury japońskiej, wiele osób wyznaje także buddyzm. Bardzo silne na obszarze tych krajów jest poczucie tożsamości narodowej. Japonia przez wiele lat była drugą na świecie potęgą gospodarczą po Stanach Zjednoczonych. Dopiero niedawno wyprzedzili ją Chińczycy. Tak silnie rozwiniętą gospodarkę mogli zawdzięczać dzięki bardzo wysokiej pracowitości oraz zdyscyplinowaniu w wykonywaniu pracy. To tutaj także bardzo charakterystyczne jest lojalność i oddanie, no i poczucie tego wspólnego dobra, możliwość poświęcenia się na rzecz całej firmy, a nie dbania tylko o swoje potrzeby. To, co zapewne kojarzymy sobie z Japonią, to również honor i odwaga. Zapewne kojarzymy sobie takie określenie kamikadze. Byli to żołnierze japońscy, którzy poświęcali swoje życie w ataku samobójczym na nieprzyjaciela. Przykładem takiego honoru i odwagi będzie żołnierz japoński Hiro Onoda, który poddał się dopiero 30 lat po zakończeniu II wojny światowej. W filipińskiej dżungli on nawet nie tyle się ukrywał, co walczył początkowo z kilkoma towarzyszami, a później sam, atakując bazy wojskowe, które znajdowały się na tej wyspie. Bardzo charakterystyczny dla Japonii jest też etos pracy. Tam w wielu firmach jest tak, że wstydem dla pracownika jest to, jeżeli pierwszy wychodzi z pracy. Istnieje taki termin karoshi, który oznacza śmierć z przepracowania i szacuje się, że co roku około 10 tysięcy osób umiera właśnie z tego powodu. Kolejny krąg kulturowy latynoamerykański cechuje kraje Ameryki Łacińskiej. Zdecydowanie największa grupa osób posługuje się językiem hiszpańskim. Tylko w Brazylii obowiązuje język portugalski. No i znowu wynika to z kolonizacji. Podobnie efektem kolonizacji będzie dominująca tutaj religia, a więc katolicyzm. Cechami tego kręgu jest silne przywiązanie do tradycji i silna wiara oraz radość życia i otwartość. Krąg buddyjski z kolei opiera się na dążeniu do nirwany, głównie na skutek ograniczenia potrzeb. A więc znowu stoi to w całkowitej odrębności w porównaniu do kręgu kultury zachodniej. Krąg buddyjski cechuje równość społeczeństwa. Nie istnieją tutaj kasty, tak jak w występującym w pobliżu hinduizmie. A to, co jest najbardziej wartościowe, to rozwój duchowy. Patrząc na te wszystkie kręgi kulturowe, łatwo nam będzie zauważyć, że niektóre kręgi stoją w sprzeczności ze sobą, dlatego bardzo trudno mieszkańcom niektórych kręgów może być porozumieć się ze sobą. Jeżeli weźmiemy pod uwagę krąg zachodni i krąg kultury islamskiej,
no to wyjdzie nam olbrzymia różnica w kwestii pojęcia tego, czym jest wolność i jak możemy ją wyrażać. Szczególnie będzie to widoczne w przypadku kobiet. Jeżeli weźmiemy krąg buddyjski i krąg zachodni, znowu nam wyjdą tutaj duże różnice, jeżeli chodzi o to, co jest najważniejsze. Świat zachodni jest nastawiony bardziej na rzeczy materialne, podczas gdy krąg buddyjski jest nastawiony na rozwój duchowy. Hinduizm, tak jak wspominałem wcześniej, dzieli społeczeństwo na kasty, podczas gdy krąg buddyjski cechuje równość wszystkich. Kręgi wschodnie, a więc chiński i japoński, cechują się nastawieniem na wspólne dobro, rezygnacja z potrzeb jednostki na rzecz potrzeb ogółu, podczas gdy w kręgu kultury zachodniej no jest w pewnym sensie odwrotnie, a więc bardzo często stawiamy własne dobro i własną wolność ponad wolność innych osób. Wszystkie te różnice bardzo często prowadzą do nieporozumień, no a w wielu przypadkach również do konfliktów. Obecnie, w czasach bardzo intensywnie występujących procesów globalizacji, zjawiskiem powszechnym jest przenikanie się kultur. Z jednej strony będzie ono powodować, że poszczególne kręgi kulturowe będą stawać się bardziej zróżnicowane, bo ludność, która napływa na dany obszar, bardzo często przynosi swoje zwyczaje, a więc ubogaca życie kulturowe danego miejsca. Z drugiej jednak strony, czasami, nawet nie czasami, a dosyć często, dochodzi do zaniku pewnych tradycji, granic i pewnej tożsamości kulturowej poszczególnych miejsc. Efekty tego przenikania się kultur na przestrzeni wielu lat powodują to, że następuje zatarcie się granicy pomiędzy tymi kulturami i kultury zaczynają się stopniowo przenikać. Ważne jest, aby w przypadku podróży do innego kręgu kulturowego, do innego kręgu cywilizacyjnego, spróbować najpierw poznać różnice pomiędzy naszymi zwyczajami a zwyczajami panującymi na danym obszarze, aby nie dochodziło do nieporozumień, które mogą skończyć się w bardzo różny sposób.